Cześć, witajcie w kolejnym niedzielnym odcinku naszych sprzętowych pogadanek, bo trzeba to nazwać naszymi pogadankami, bo po ostatnim odcinku pojawiło się chyba coś około 50 komentarzy pod filmem, więc ja wam bardzo dziękuję za te wszystkie komentarze, bo to pokazuje, że możemy sobie na fajnym poziomie porozmawiać o sprzęcie. Rozmawialiśmy sobie o tym, jakie mamy napędy w rowerach, jakiego sprzętu używamy, no i naprawdę pojawił się tam pełen zakres od napędów 3x7, 3x8 po napęd Rolofa 1x14, więc jak widać korzystacie z pełnej gamy napędów dostępnych od wielu, wielu lat do najnowszych rzeczy, które się pojawiają na rynku. A co więcej, było widać w tych komentarzach, że nie macie jakiejś takiej napinki na to, że trzeba używać tego, tylko właśnie bardziej pojawiały się takie głosy, że no niech każdy używa to, czego najbardziej lubi i czego najbardziej potrzebuje. I za te wszystkie komentarze wam serdecznie dziękuję, ale widzę, że już prawie minuta mija, a nie przechodzimy do sedna sprawy. A dzisiaj sedno sprawy jest takie i też takie. Czyli będziemy mówili o rowerach elektrycznych. Natomiast chciałbym uniknąć już tego całego, tej całych tych wszystkich rozmów o tych, że to jest rower dla dziadów, to jakby zapomnijmy już o tych argumentach i jakby wydaje mi się, że już wszyscy dorośliśmy do tego, żeby wiedzieć, że te rowery już funkcjonują i że one nie znikną, tak jak fatbajki, i po prostu one są, będą, czy ktoś tego lubi, czy nie lubi. Jakby już zostało to udowodnione, że przeznaczenie tych rowerów jest bardzo szerokie i będą one na pewno użytkowane przez wiele osób. I dzisiaj pomówimy sobie o czymś innym, natomiast będzie to temat, jaka jest przyszłość rowerów elektrycznych lub nawet samych napędów elektrycznych w rowerach, bo mi się wydaje, że to będzie w następnych latach bardzo mocno ewoluowało. Nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądaliście jeden z poprzednich odcinków, ja gdzieś tutaj umieszczę, o tym, co ja przewiduję, że powinno się w rowerach pojawić w tym sezonie, gdzie tam dosyć tak, no, palnąłem to tak z głupia franc, że rower full suspension MTB elektryczny około 10 kg, no to była duża przesada, natomiast ta waga rowerów spada, co ostatnio udowodnił właśnie Specialized Turbo Levo SL, i robiąc rower poniżej 17 kg, full suspension na dosyć dużym skoku, więc to jest jakby już taki duży krok. W zeszłym roku, w okolicach wakacji, pojawiła się włoska firma, która produkuje system ABS do rowerów elektrycznych. Także ten segment się bardzo mocno rozwija, ale jak pomyślicie o tym jako o technologii, to właśnie tu jest największy rozwój, bo umówmy się, że rowery jako takie elektryczne, no jeszcze powiedzmy, że tak powoli to wszystko idzie. Natomiast same rozwiązania wewnątrz silniku, wewnątrz napędu, wewnątrz baterii, to tutaj funkcjonuje dosyć prężnie. I zastanówmy się, dlaczego to tak wygląda. Jeszcze w zeszłym roku miałem okazję porozmawiać z moim kolegą, który zajmuje się jakby tworzeniem rowerów elektrycznych tak od podstaw i bardzo mocno siedzi w tej branży. Nie chcę tutaj mówić dokładnie, kogo chodzi, bo może sobie tego on nie życzyć. Natomiast no, miałem okazję z nim chwilę o tym porozmawiać, a że no, wydaje mi się, że jest jednym z lepszych specjalistów u nas w kraju od tego, to dużo tam z tej rozmowy takich ważnych argumentów dla siebie też wyjąłem, i okazuje się, że prawdopodobnie takim nurtem rozwoju wszystkich firm produkujących silniki, firmy Bafang, Bosch i tak dalej, może mniej Shimano, aczkolwiek jeśli Steps jakoś gdzieś tam by się wyodrębnił jako osobna firma, to możliwe, że też. No bo słuchajcie, jest taki temat, że jakby pojazdy elektryczne nie tylko jako rowery się coraz bardziej rozwijają, miasta się rozwijają też w tym kierunku, żeby centra miast zamykać dla ruchu samochodów. I nie mówię tutaj jeszcze o Polsce, może bardziej o świecie, że tak to wygląda. I prawdopodobnie firmy, które produkują silniki elektryczne do rowerów,
czy na przykład do hulajnóg, też chcą wejść w ten rynek, no bo na pewno czy to w handlu, czy w przemyśle takim, czy w transporcie, myślę, że w transporcie głównie takim publicznym, czy w transporcie rzeczy takich jak kurierzy na przykład muszą dostarczać jakieś towary do sklepów, no to w tym segmencie może pojawić się bardzo dużo nie tyle samochodów, co wszelkiego rodzaju pojazdów elektrycznych, gdzie technologie, które są obecnie prawdopodobnie testowane lub rowery są takim poligonem doświadczalnym dla tych firm, będzie można później adaptować na wszelkich innych rynkach. I o ile jakiś czas temu uważałem, że segmentem rowerów elektrycznych mogą zainteresować się producenci samochodów i przejmować powoli ten rynek, tak dzisiaj wydaje mi się, że to niekoniecznie musi być ten kierunek, a bardziej producenci samochodów mogą chcieć adaptować rozwiązania, które aktualnie są wprowadzane przez producentów silników elektrycznych w rowerach na potrzeby właśnie wszelkiego rodzaju pojazdów takich użytkowych, które mogą właśnie funkcjonować jako transport publiczny, jako właśnie jakieś pojazdy dla kurierów, no nie wiem, no, wymyślmy sobie coś. Powiedzmy, że kurier dojeżdża swoim normalnym samochodem gdzieś do granic centrum miasta i tam musi po jakichś sklepach albo firmach towary rozwieźć. No i powiedzmy, że ma taki a la paleciak elektryczny, którym sobie jeździ właśnie do miejsc, gdzie musi te paczki zostawić lub do jakichś tam paczkomatów lub czegoś takiego. No i to jest jakieś rozwiązanie na pewno i właśnie te elementy mogą być gdzieś tam implementowane właśnie w tej dziedzinie rynku pojazdów elektrycznych. No, może tak być, nie musi tak być, natomiast jeśli chodzi o same rowery elektryczne, no to na pewno będzie cały czas trwała ta minimalizacja tego sprzętu i to, żeby te rowery były coraz lżejsze i coraz bardziej funkcjonalne i wbrew temu, co się mówi, bo mówi się, że rowery elektryczne są dla starszych ludzi, ale to jest w ogóle argument totalnie nielogiczny dzisiaj, no bo spójrzcie na te rowery, one nawet jeśli są lekkie, to ważą właśnie, nie wiem, 15, 16, 17 kilo i teraz wyobraźcie sobie, jak ma z takim rowerem funkcjonować osoba starsza, no to jest wręcz absurdalny argument, pod warunkiem, że okej, jeśli ta osoba mieszka, nie wiem, w domku, na parterze i tak dalej i z tym rowerem może sobie wszędzie dojść i tak dalej, ale nawet jeśli pojawiają się jakieś schody i tak dalej i nawet jeśli macie ten system wprowadzania roweru, to on na schodach tak średniawo działa. Więc ten argument z tymi starszymi osobami zawsze do mnie nie trafiał, a podejrzewam, że po prostu najbardziej to nie pasuje tym wszystkim napiętym ludziom, którzy mówią, że ani ja sobie nie życzę tego, żeby rower elektryczny mnie mijał na podjeździe, bo to jest w ogóle najbardziej straszny argument, to jest, nie wiem, argument typu nie chcę, żeby ktoś w długich włosach mnie wyprzedzał, no kurczę, no to jest aż śmieszne. No, jeśli ktoś będzie chciał jeździć, jakby nie można też mylić roweru elektrycznego z dopingiem elektrycznym, bo jakby to są dwie różne rzeczy. Ktoś, kto jeździ na elektryku, chyba się z tym nie kryje, no bo nawet mimo tego, że te sprzęty są coraz bardziej takie już kompaktowe i te baterie są ukrywane w ramach, to dalej to widać, że to jest e-bike, jakby nikt tego nie ukryje przed wami. Jeśli chodzi o sam sport i rozwój tej konkurencji cross-country na rowerach elektrycznych, to tutaj jestem ciekaw, co się będzie działo, no bo na razie to tak naprawdę te rowery były no ograniczone, tak jak są ograniczone do 25 km na godzinę wspomagania, do iluś tam newtonometrów momentu obrotowego i tak dalej, więc tak naprawdę zawodnicy jeździli na takich samych rowerach poniekąd, jeśli chodzi o moc. Natomiast na pewno fajnie by było oglądać tych zawodników takich, którzy powiedzmy, że powoli odchodzą na emeryturę taką sportową i się na tych rowerach ścigają. Natomiast ja bym chciał, żeby tutaj jakby mogli pokazać, co potrafią producenci tych rowerów elektrycznych i żeby UCI pozwoliło właśnie na jakby totalne modowanie tych napędów i znaczy no totalne w jakichś tam granicach, powiedzmy, nie wiem, żeby ten rower nie jechał 100 na godzinę na przykład, ale myślę, że gdzieś tam do powiedzmy 50 na godzinę można by było to zrobić i jakby w różnych sektorach tras cross country można by te rowery
albo móc wspomagać, albo nie. I to by było na przykład ciekawe rozwiązanie, bo no przecież tak samo jak jest na Formule 1, gdzie były kiedyś te ten system KERS na przykład, można było na jakichś tam odcinkach go odpalać. Nie wiem teraz, jak to wygląda, bo dawno Formuły 1 nie śledziłem, bo mnie mało interesuje. Ale na pewno można zrobić to tak, żeby gdzieś tam jakieś jury pozwalało na tym odcinku, ok, na przykład na jakimś podjeździe możecie sobie tam wspomagać się elektrycznie, no a ze względów bezpieczeństwa powiedzmy na jakichś zjazdach, żeby to kasować. I to jest gdzieś taki segment, gdzie by widziałbym teraz w sporcie rozwój tych elektryków, to właśnie, żeby trochę można było puścić wodze fantazji producentów tych rowerów, i to by było fajne moim zdaniem. No i tak to widzę. Dajcie znać w komentarzach, bo to chyba wszystko, co miałbym dzisiaj wam do powiedzenia. Myślę właśnie, że to są te dwa segmenty rozwoju dla mnie, znaczy trzy segmenty. W rowerach użytkowych to obniżenie wagi, coraz większe, coraz większe, coraz większe. Żeby było ciekawie, to nawet już, to dopiero producenci bagażników rowerowych się obudzili. Widziałem kilka dni temu, wczoraj albo kilka, no z dwa dni temu chyba widziałem artykuł o tym, że Yakima wprowadza bagażnik rowerowy na hak montowany, gdzie będzie taka rozkładana jakby rampa do wjechania rowerem. No po tylu latach obudzili się wreszcie, że takie coś przyda się. No i to jest minimalizacja rowerów elektrycznych, to jest jakby pierwszy nurt tych użytkowych. Drugi nurt to jakby rozwijanie samych silników, napędów pod ewentualne inne różne pojazdy użytkowe elektryczne. No i trzeci, ten nurt sportowy, to tutaj widziałbym większe otwarcie możliwości dla producentów, żeby mogli się wykazać swoimi osiągami i tak dalej. I tak dalej. I to są te trzy punkty, które widzę jako rozwój rowerów elektrycznych. No i teraz czekam na wasze komentarze, jak wy widzicie rozwój rowerów elektrycznych. No już może nie dyskutujmy o tym, czy to jest rozwój, czy to jest jakiś regres, jeśli chodzi o samo kolarstwo, bo tutaj rozumiem, że mogą być różne opinie. Natomiast zastanówcie się o tym, jak widzicie rozwój technologii roweru elektrycznego jako takiego. No i dajcie w komentarzach znać, co o tym myślicie. A na dzisiaj ja się z wami żegnam i widzimy się we wtorek. Natomiast we wtorek będzie to lekko odgrzewany kotlecik, bo mam dużo pracy w tym tygodniu i prawdopodobnie we wtorek bym nie dał rady nagrać takiego świeżego odcinka. Dlatego takie świeższe informacje będą dopiero w piątek. No chyba, że dam radę coś nagrać wcześniej, to jakoś tak pomiędzy odcinkami coś wrzucę. Ok, kończymy. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie i cześć!